Co pan sądzi o opcji wszyscy won, jak to ujął Wojciech Cejrowski? No, moim zdaniem jest to niezbędna rzecz do przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości, bo zapisami, ustawami no, można wiele rzeczy zmienić, ale się nie zmieni rzeczywistości. I tak jak to słusznie kiedyś zauważył Korwin-Mikke, że łatwiej jest wyciągnąć człowieka z socjalizmu niż socjalizm z ludzi, bo nawet jak się zmieniło ustrój, to przyzwyczajenia i mentalność pozostała. I to dokładnie to samo jest w niezawisłych sądach, to znaczy nawet jakbyśmy zmienili ten system sądowniczy, to te przyzwyczajenia, te sposoby myślenia obiektywnych i niezależnych sędziów pozostaną, a to jest w stanie storpedować każdą reformę.